Czytam książkę, pracę Bala Sulama, rozdział wstęp do 10 Sfirot, 46 punkt. Można zadawać pytania. Wstęp do nauki 10 Sfirot, 46 punkt. Przedłuża nam wyjaśniać tutaj ogólnie to, w jaki sposób odbieramy te ukrycie. To, że on jest ukryty, to, że się nazywa ukrytym, to, ale w gruncie rzeczy to nie on się ukrywa, ale nasz egoizm go ukrywa. Ale jesteśmy odwrotni jeden do drugiego i między nami znajduje się odwrotna przyroda. Także przyjmujemy tą samą formę, tak żeby zgodnie z prawem podobieństwa przyjść do niego, odkryć go, odkryć że znajduje się, że on się znajduje w nas, jak powinniśmy przeprowadzić jakieś działania, żeby go otworzyć. A czy sami to robimy, czy on to robi? My robimy to równocześnie. Nie jesteśmy w stanie podnieść się do wyższego świata, który został w nas wetchnięty. A wyższe światło potrzebuje od nas uczestnictwa, co się nazywa wolnym wyborem. I w tym jest cała nasza praca, w tym uczestnictwie. Jak możemy zadziałać? Mówi, że na to nie ma ograniczenia. Co możemy, w jaki sposób możemy zadziałać? Mówią nam w poprawnej nauce, w poprawnej realizacji. A teraz wyjaśniamy, co to znaczy właśnie ta poprawne wykorzystanie. To, co on mówi, że Tora może być albo jadem śmiertelnym, albo eliksirem życia. To jak do tego podejdziesz? Jeżeli ja staram się otworzyć zły początek i naprawić go, to wtedy mam szansę na to, żeby dojść do sukcesu i wtedy Tora będzie nazywała się dla mnie eliksirem życia. Oczywiście, że otwieram śmierć w sobie, to znaczy mój egoizm, i chcę go naprawić. I w ten sposób go ożywić. Ale jeżeli ja uczę, żeby przyjść do jakichś tam wewnątrz swojego izma, po prostu więcej wiedzieć, być większy, silniejszy, kierować bardziej i za pomocą tej wiedzy powiększam swój egoizm i wychodzi na to, że ten sukces to jest odwrotny do Tory, nawet nie wiedząc o tym, to się nazywa, dlatego nazywa się to jadem śmierci. Doszliśmy do tej pory i wtedy mówi, jesteśmy w punkcie 46 i wtedy on nam mówi, że mamy w tym odnoszeniu naszym do Tory jest ukrycie i zakrycie, gdzie zakrycie dzieli się na ukrycie i ukrycie wewnątrz ukrycia, a otwarcie dzieli się na otwarcie według na karą i nagrodą. I to od tego kierunku. To wszystko zależy od mojego kilimu. To jest od strony Stwórcy, nie ma żadnego ograniczenia. Z nim się nic nie dzieje, ale mój kilim go ukrywa. Jeżeli ja poprawnie się zajmuję tym, to wtedy stopniowo się naprawiają. W własnej mierze naprawy otwiera się nam. Ale to wszystko zależy ode mnie. Ode mnie samego, sam je ukrywam. Widzimy po sobie i czujemy w sobie, że pomimo, że jest dużo takich zjawisk na świecie, które nie mogliśmy wcześniej odczuwać i później z biegiem czasu znaleźliśmy w jakiś smak w tym, powiedzmy jakieś jedzenie, do którego nie byliśmy przyzwyczajeni, czy jakieś innego
czy jakieś praca w sztuce, czy w nauce, są jakieś rzeczy, których nie przyjmowałem, a później zacząłem je przyjmować, to co wcześniej, to tak jakby się to we mnie nie było ich i za pomocą tego mądrego i uczuciowego rozwoju, zrozumieniu i w odczuciu, jako otoczenie pokazało mi, że to jest ważne. Ja nie miałem tej ważności. No przede wszystkim ja chciałem otrzymać to od otoczenia. Nagle dla otoczenia jest to ważne i dlatego albo dla zazdrości, albo dla sławy zaczynam rozwijać w sobie odnoszenie się do czegoś właśnie tego, do czego wcześniej nie byłem, nie miałem wagi w tym. Wszyscy mówią, że to ważne, dlatego biorę w tym udział i wchodzę do tego Hisarona takiego z boku i widzę, pojawia się ważność w oczach. Nie było to wagą w moich oczach, tylko dla nich w oczach otoczenia. To jeżeli nie też się zaczynam odnosić do tego z wagą, z respektem. I wtedy wystarczy tego, żeby zaczynać wychodzić z takiego bezduchowego odnoszenia się. W jaki sposób odkryłam nowy kilim i wychodzę z ukrycia w odniesieniu do kogoś tam, jakiegoś zjawiska. W odniesieniu to samo do Tory i do Stwórca. Wszystko to jest po prostu zgodne z tym, w odniesieniu do wszystkich jestem egoistą. Nic mnie nie interesuje oprócz tego, że teraz czuję wewnątrz siebie i rozumiem, że jeżeli coś wyżej, coś potrzebuję, to muszę wejść w jakieś otoczenie zgodnie z tym, które już zaczyna wtedy na mnie wzbudzać we mnie jakieś, pobudzać mnie do wyższych rzeczy. Jak pracujemy, to wszystko zależy od naprawy naszego kilim. I naprawa moich kilim w odniesieniu do tych. Przede wszystkim istnieje we mnie tak, jakby nie istniało. To jest totalne ukrycie. Dopiero jak zaczynam odkrywać jakieś pragnienie, to to ukrycie jest coraz mniejsze do momentu, kiedy nie odkrywam. To znaczy, jeżeli to jest Stwórca, to znaczy Stwórca to nie jest źródło, napełnienie, daj mi coś takiego, ale w jaki sposób on się odnosi do mnie i to chcę otworzyć. Dlatego, że on chce się otworzyć w jakości dobrego, tworzącego dobro. On chce się pokazać jak dobry, tworzący dobro. I wtedy ja nie mówię o tym, że otrzymuję od niego, ale o tym, w jaki sposób on się do mnie odnosi. Dla niego to się pojawia, żebym ja to otworzył, że on jest dobry. On jest taki, jak to powiedzieć? No jakie tam słowo tutaj można do tego dobrać? No chcę, żebym ja myślał o nim dobrze, no tak powiedzieć można, żebym ja odkrył to, że on jest dobry, że ma jakąś taką zawiść, to może to nie jest zawiść, jak to mogę przekazać? No podpowiedzcie mi te słowo. Potrzeba, no to rozumne, to się rozumie, coś więcej niż coś delikatniejszego. Jego martwi to, żebym ja odkrył to, że on jest dobry. Nie rozumiem tych słów. No nieistotne. Niech będzie tak. Poczujcie tylko, o czym się tutaj mówi. O jego dobrym odnoszeniu się. Co to jest to, co on pragnie? Żebym ja poczuł, żebym ja włączył się w to. Żebym ja się ucieszył w ten sposób, że to w ogóle na w pełni. Za pomocą tego on mnie kupuje. I to wszystko dlatego mówi się o podwójnym ukryciu, o zwyczajnym ukryciu, o nagrodzie i karze, o wiecznym kierunku w odnoszeniu, w kierunku dobrego odnoszenia. Ten, który ja otwieram własne kilim, to nie jest to, że z jego strony coś się zmienia. To tak jakbym ja otwierał lepsze odnoszenie się, to znaczy powinienem otworzyć też, że te lepsze odnoszenie też wcześniej istniało, tylko ja, złodziej, tego nie odczuwałem, ja nie rozumiałem tego, że on się do mnie odnosił dobrze. I teraz, jak on się też do mnie odnosi, czy w czymkolwiek dobrze, nie we wszystkim, to już z tego powodu powinienem
przeprowadzać kalkulacje o innych rzeczach, gdzie czegoś dobrze nie widzę, ale w każdym wypadku coś się pokazuje dobrym, ale może ja jestem winny w tym, że ja nie otwieram tego w jakości i dobrej. No. 46 punkt. 46 punkt. Jest powiedziane. I zapali się gniew mój na niego i zostawię ich i zamknięte źródła i będą oddane na poprocie. Będzie miał dużo bied i nieszczęści. Powie w tym dniu nie po to, że nie ma Stwórca według mnie, dlatego doszłem do tej biedy, ale że ja ukryłem za to wszystkie zło, które on zrobił, jak odwróciłem się do innych bogów. No patrzcie, co on mówi. To jest podwójne ukrycie. Podwójne odkrycie to jest odkrycie, które znajduje się w skryciu. A w innym wypadku to nie byłoby ukryciem. Każde słowo mówi o jakimś sensie tego stanu. Kto może powiedzieć, że znajduje się w podwójnym ukryciu? Ten, kto już miał otwarcie, odkrycie. Dlatego on mówi, że ja znalazłem u siebie w tym, że to powinno być światło, które świeci i przewraca go do takiego odczucia, ukrycia. I wtedy on rozumie, od kogo jest ukryty i dlaczego jest ukryty. To wszystko nazywa się podwójnym ukryciem. Popatrzcie, na ile ten poziom pojawia się nieprosty. To jest już dojście, osiągnięcie. Znajdujemy się w oderwaniu. Jesteśmy przecież zwierzętami. Podwójne ukrycie. No dobra, przeczytaj jeszcze raz. 46 punkt. Jest powiedziane, i zapali się gniew mój w ten dzień i zostawię ja ich i zamknę źródła moje i będzie oddane na rozdarcie i dotkną go wielkie nieszczęścia i biedy i powie w tym dniu, nie dlatego, że nie ma Stwórcy w środku mnie. No to on czuje to, że nie ma Stwórcy wewnątrz jego. Doszły do mnie te biedy wszystkie. No, dlatego doszły do mnie te biedy. Ale tym ukryciem zamknąłem wszystko za te zło, które on zrobił, kiedy zwróciłem się do innych bogów. I też wiąże przyczynę z tym, że on zwrócił się do innych bogów. To już jest poprawny człowiek, to już patrzy na Stwórcę. Porozumie przyczynę własnego stanu, odcina swój stan, rozcina go na środki, na kawałki takie. No dlaczego to się nazywa tym ukryciem wybranym? To znaczy ukrycie, skrycie, odkrycie w odniesieniu do czego? O czym mówimy? Mówimy tylko w odniesieniu do dobrego, które tworzy dobro. Nie to, że mnie jest coś źle wewnątrz, tylko w odniesieniu do Stwórcy, jak to mi się otwiera. Dla mnie jest istotne, że ja otworzył go w jakości dobra. Nie to, że ja poczuję go w swoim pragnieniu otrzymywać jako dobrego, ale żebym ja odkrył go w jakości dobra. To jest bardzo duża różnica. Żebym ja otworzył go wewnątrz siebie jako dobrego, zrozumiane? Dlaczego zrozumiane? No, powiem, mam problem z cukrem. Ja mam cukrzycę. No, przychodzisz do mnie i dajesz mi cukierkę. W odniesieniu do mojego pragnienia to będzie dobrze? Dobrze. A w odniesieniu twojego odniesienia do mnie źle. Zrozumiałe? Tak. Są dwie rzeczy. To zależy od tego, gdzie ja jestem, gdzie ja określam twoje odnoszenie się do mnie. Jeżeli to jest odniesienie do egoizmu, wszystko jest słodkie. A jeżeli w odniesieniu do samego odniesienia, to źle, gorzkie. Dlatego znajdować się na poziomie otwarcia, podwójnego ukrycia, to znaczy czuć wszystkie odczucia,
które patrzę przez pragnienie otrzymywać, patrzę na niego ze strony i mówię, że służę dla innych Bogom, dla napełnienia dla siebie, dlatego czuję się skryty od Stwórcy. On podwójnie skrył się, że czuję w moim pragnieniu otrzymać dobro, a w pragnieniu darować, czyli w intencji, to czuję zło. Dlatego się nazywa podwójnym ukryciem. Zrozumiane? Mniej zrozumiałe. No tak. No dlaczego on to dobrze odbiera w pragnieniu otrzymywać? No to problem się znajduje właśnie w tym. No do tego, że do innych bogów. Dlaczego? Czuł się w swoim pragnieniu otrzymać źle. A tego już by nie było podwójnym ukryciem. No jeszcze do tego dojdziemy jeszcze do tego. Tak. Pytanie ucznia, jak człowiek źle się czuje i przeklina wtedy Stwórcę, jak można jak można to usprawiedliwić, czy wytłumaczyć, kto przeklina? Przeklina to moje pragnienie otrzymywać, czy moje odczucie przeklina? Na tym polega pytanie. Może w swoim pragnieniu otrzymywać, ja jestem po prostu bardzo silny, nie cierpię. A może być, że razem z tym czuję, że to cierpienie przychodzi do mnie, no powiedzmy od Stwórcy, tak załóżmy. No i wtedy ja krzyczę, po co ty mi zrobiłeś, dlaczego to zrobiłeś dla mnie. Może nie krzyczę dla niego tak bezpośrednio, ale rozumiem, że on zrobił to dla mnie, po to, żebym ja mógł się podnieść nad tym stanem. Możliwe, że na tyle będę naprawiał ten stan, że przyjmuję go nie w swoim pragnieniu otrzymywać tam, gdzie czuję ból w tym odniesieniu, tylko w pragnieniu darowania tam i przestajemy odczuwać ból. Powiedz mi, czy taką rzecz. Jak może być tak, że Stwórca nie zmieniał się, a we mnie są zmiany stanów od bólu, od strasznych bólu do pełnego napełnienia? Jak coś takiego może być? No jeżeli on się nie zmienia, jest niezmienny. No, dajcie, no połóżmy się troszeczkę dalej. No co, doktorze? No w tym świecie u Stwórca jest, Stwórca ma słabość, żebyśmy odkrywali go jako dobrego. On nie jest taki, on się martwi o to bardzo. W tym akurat świecie jest ukryty. Jest ukryty od człowieka. Czyli to wszystkie zło jest od Stwórcy. Czyli człowiek chce się czuć dobrze i myśli, że to jest od Stwórcy. A myśli, że zło to nie jest od Stwórcy. Że to jest zupełne zakrycie. Co istnieje siła, od której wszystko przychodzi, że ma jakiś cel. Czyli człowiek jest pod zakryciem. Dlaczego nie możemy tego otworzyć? No to zależy. To zależy na ile. Są tacy ludzie, którzy mówią w takim wypadku. Oni mówią przy tym. Mówią, co ja zrobiłem. No widocznie, co ja takiego zrobiłem, że to zło do mnie przychodzi? Co, przeklinać? Stwórcy jednak się boją. To w nas to tak zachodzi. Takie. No ale to wszystko jest normalne. Dla nas nie może czegoś takiego być, dlatego że oni patrzą na jedno i na drugie. Nie ma odczucia złym początku. Nie ma różnicy. No w takich zwierzęcych rzeczach, powiedzmy, no nie ma takich konkretnych określeń w odniesieniu Stwórcy. Nie podnoszą się na tego izmę, dlatego tak się dzieje. Cierpią, no to cierpią, no troszeczkę dobrze, troszeczkę źle. No, nawet bardzo dużo może być dobrego albo złego, ale z Stwórcą związują, jeżeli w ogóle związują, nie jakąś sprawiedliwość, jakąś miłosierdzie jakieś.
To jest zdanie większości. Wszystkim tak wypłukali mózgi i nie możemy podejść do człowieka i z tego samego punktu, że zło też przychodzi od niego, że nie może być tego na tym świecie. To jest właśnie pytaniem. Powiedzieć człowiekowi, że zło i w ogóle, że wszystko zło przychodzi od Stwórcy, nie od nikogo więcej. Nikogo, od nikogo więcej. To, że nikogo, nie ma nikogo oprócz niego w takim wypadku, że zaczynać określać te rzeczy precyzyjnie. To nie jest dobrze. Nie stawia się przeszkód przed ślepcem. No przede wszystkim trzeba dać człowiekowi możliwość naprawić, po prostu dać sobie radę z pytaniami, żeby te pytania były u niego po to, żeby wyjaśnił, żeby... Nie możesz powiedzieć mu, dać dziecku, powiedzmy, dawać mu, rozwiązywać zadania z jakimiś integrałami, z dyferencjami, z jakimiś matematycznymi. Jak on nawet się zaczyna uczyć dopiero czytać, to jest problem. Jak możesz przeskoczyć? No przede wszystkim powinieneś podnieść go wewnętrzny sposób, duchowy sposób, żeby on był na dostatecznie mocno stał na nogach w życiu, żeby był w stanie przyjąć tą siłę, jaką kierującą z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to wszystko, ta siła, która go kieruje, ta wyższa siła, zbudowała go, żeby wszystkie odczucia w tej sile widział w ten sposób, żeby patrzył na nią. I używałby ją z pożytkiem. To nie zależy, czy to dobrze, czy źle, czy to zrobiłeś, czy co nie zrobiłeś. Jeżeli ty podchodzisz do tego, tej obserwacji, tutaj pracuje twój kilim otrzymujący. To jest dane przy założeniu, że jesteś w stanie to zrobić. Bardzo, bardzo mało ludzi, którzy przychodzą do kabały, są gotowi na to. Nawet ci, co wchodzą, wśród tych, co wchodzą, wewnętrzną część zaczyna odczuwać i zobaczyć, widzieć Stwórcę. To zależy od korzenia ich duszy. Są tacy, którzy znajdują się w otwarciu, odkryciu, ale w jakości obsługujących Stwórcę. A są tacy, którzy znajdują się z synami. Są różnego rodzaju poziomy. To nie zależy od człowieka. No, wejść tam powinni wszyscy. Ale co później, a co mówi? Że król przyjmuje wszystkich i każdego zaprowadzi na swoje miejsce. Jak tam jest powiedziane? Że król przyjmuje każdego swoich i doprowadza do swojego każdego człowieka w te miejsce, gdzie powinien się znajdować. No coś, to ja już tego nie określam. To już wystarczy, żeby tam dojść. Jak już będziesz gotowy i nie poczujesz żadnego niesprawiedliwości od tego, że powinieneś się znajdować gdzieś tam, gdzieś na zewnątrz i podlewać kwiatki. Tak? O jakim źle tutaj mówimy? Odkrycie zła. To jest to, co jest we mnie, jest takie zło? Kiedy otwieram Stwórcę w jakości źródła zła i Stwórcę jest źródłem zła i w ten sposób widzę to i razem z tym, że widzę, że myślę o nim tak, dlatego z tej przyczyny, że ja znajduję się w złych jakościach. I co mam zrobić z tymi właściwościami złymi? I teraz masz pytanie. I wtedy ja rozumiem, że wszystko zależy od moich osobistych właściwości. No, widzę to w ten sposób. No tutaj powiedzmy znajduje się dobry, który tworzy dobro.
A tutaj znajduje się zło we mnie. A tutaj, powiedzmy, tu jest zło we mnie, a tutaj... No nie wiem nawet, jak to nazwać. No powiedzmy, pragnienie, powiedzmy, żądza. No patrzę na te wszystkie trzy te komponenty i mówię, że przecież Stwórca jest dobry i tworzący dobro, to jest zrozumiałe. No ale gdzie to jest zrozumiałe? No a skąd w ogóle to rozumiesz? A skąd w ogóle mogłeś pomyśleć o czym? Dlaczego w ogóle myślisz, że on jest dobrym, który robi dobry? No ludzie na ulicy po prostu nie powiedzą do ciebie takich słów. No i teraz co ty mówisz? I co mówisz, że tutaj jest... Że w taki sposób czuję, co ja czuję. Czuję, że on jest dobry, który tworzy dobro. A ja się źle czuję. Duże problemy. Ciemność. Biedy. To jest ja tutaj mówię, że jest dobre, a tutaj jest dobro, a tutaj mówię, że jest zło. A tutaj po środku ja mówię, że jest coś takiego. Zamienia to dobro w zło. Ja przyjmuję i czuję wewnątrz siebie. Wewnątrz siebie czuję, że to akurat tak się odbywa. Że jestem zbudowany z tych trzech odczuć i to się wszystko we mnie znajduje i w odczuciu i w zrozumieniu. I to się znajduje podwójnym ukryciem. To jest najdalszy poziom od Stwórcy, jeżeli w ogóle mówimy o duchownej przestrzeni. Rozumiesz, na ile to jest. A do tego to po prostu jesteś zwierzęciem. Na ile te rzeczy na razie są dla nas marzeniem. No jak ja rozumiem, no, mówimy o tym, że to jest najdalszy poziom i jest w ogóle bardzo daleko od nas. No to w czym jest ta różnica? Co my robimy z tą różnicą? Jak dojść do tego? No do tego, no powiedzmy, zacznijmy od tego chociaż. A ty już tak, już chcesz z tego, tak? Jeżeli ty byś mógł w ogóle rozszyfrować ten stan, to byś zobaczył, na ile, żeby tam dojść, to na ile to już jest w ogóle, to jest akurat to, co im chce nam przekazać. Jak do tego dojść? A na razie wyjaśnia nam te punkty, za pomocą których powinniśmy dojść do celu. I tak, wszystko to jest przede wszystkim, to jest na stałe. To znaczy, co to mamy na myśli? Że nie sami w sobie, tylko we mnie to istnieje. Istniejące wewnątrz mnie to jest to uczucie Stwórcy jako dobro, które niesie dobro. Nie wiem, skąd ono przychodzi, na razie nie wiemy, ale jest odczucie, że czuję się źle i od tego się nie mogę uratować. Zarazem z tym jest zrozumienie, że ja psuję i jego dobre odnoszenie się do mnie i zamiast tego źle się czuję. I jeżeli będę zmienił ten mechanizm, jeżeli ten mechanizm zmienię, to znaczy jakby go naprawić, to oczywiście, że poczuję się też dobrze. I tutaj pojawia się dużo pytań. Czy czuć się dobrze to jest celem? Czy nie przeklinać Stwórcy jest celem? Jak to mam to poukładać jedno z drugim? I stąd i dalej pojawia się wyjaśnienie, dlaczego w ogóle pojawiło się u mnie takie odczucie, co ja mam z tym zrobić, czym się powinienem zająć, czy swoim złym odczuciem, żeby go zamienić, a po co, jeżeli go zetrę, zmarzę,
to odwrotnie, nie będę miał możliwości siebie naprawić. No właśnie przez złe odnoczenie, chociaż on jest dobry, póki ja na razie poczuję się, on niesie dobro, żeby go nie przeklinać, to powinienem użyć to zło dla dobra. No to cudownie, ale to, co, że ja się teraz źle czuję, to co, to nie jest zło, to jest tylko ja, dla mnie je. To od razu jest, lepiej się czuję, że mogę się naprawiać. Już czuję się naprawiony. Co? No ten temat naprawy, o której cały czas mówimy, no staram się chociaż z czymkolwiek się złapać za to. Nic nie mogę, nic nie udaje mi się. Czym bardziej próbuję, czym na ile nie tylko nic nie naprawiam, ale jeszcze rozumiem, na ile wewnątrz ja to wszystko coraz bardziej jestem oddalony od jakiegoś tam, od jakiegokolwiek naprawy. Tak, tak, coraz bardziej otwierasz, to ty jesteś. Bardzo dobrze, to jest ruch, to jest hasedim z góry. Czyli co, razem ja otwieram, że nie mam ani kropli sił, żeby zmienić to wszystko? No ale to jest wspaniale. No to jest naprawa, to jest otwarcie tego, że ty nie jesteś w stanie nic naprawić. To, że jesteś w pełni, zbudowany jesteś ze zła i tyle. I to jest pułapka. A co ty chciałeś? A chciałeś odkryć to, że ty jesteś bohaterem? No to już jest w ogóle to, co odkrycie. To, że człowiek otwiera siebie, to jest odkrycie, to jest wyższe światło, na które działa, wtedy człowiek siebie tak odczuwa. Za to trzeba dziękować. Przed Rosh Hashanah jest jakby, jak człowiek mówi, ja jestem grzesznikiem, narobiłem to i tego, to co mówi Bala Sulam, tam, że jak źle się czujesz, to znaczy, że wpłynął na niego świętość dnia. Tylko przez to, co się odczuwa, to jest dokładka świata, jak źle się czujesz. Czasami to jest dokładka światła, które na ciebie wpływa. Trzeba tutaj pocałować tą pałkę. I trzeba wtedy koniecznie, jak Pan mówił kiedyś wcześniej, że wszystko, co odbieramy, te zjednoczenie i te otwarcie, odpchnięcie od zjednoczenia. Czyli powinniśmy tego bardziej, to zjednoczenie, skierowanie do grupy, że powinienem się czuć, że to jest dobre uczucie, ale ja nie czuję sedna tego zła. Idziesz do grupy i chcesz otrzymać siły, chcesz otworzyć swoje zło w bardziej jakościowym wymiarze. Przede wszystko wcześniej czułeś się źle i zwalałeś to wszystko na Twórcę. Chciałeś się od niego zbawić. No, zwróciłeś się do grupy, otrzymałeś w grupie rozum, zrozumienie, że nie trzeba się zbawiać od zła, trzeba go zamienić na dobro. A zamienić go na dobre, to znaczy zmienić stosunek, a nie własne odczucie. To znaczy, że w ogóle muszę pracować nie na tym, tylko na swoim odnoszeniu się do kogoś tam, kto tam przynosi mi zło. Powinienem tutaj zmienić swoją intencję. Powinienem pracować właśnie nad tym. Powinienem pracować nad tym tutaj instrumentem, który mnie tutaj zbliżam, no tutaj tym pomalowanym na żółto. Na tym powinienem pracować, a nie na odczuciem dobrym albo złym odczuciem wewnątrz mnie. To jest to odczucie. To odczucie zmieni się samo po sobie. Tylko za pomocą intencji. Jeżeli nie za pomocą intencji, to znaczy znajduję się w egoizmie. Tak. Zło, które ja robię. Nie odczucie, tylko co to za zło, które robisz? Co to za złego, co robisz? No i co? Co? No powiedziałeś, zrobiłeś coś, ukradłeś coś. No i co? I teraz co? Jako adwokat mówisz, ile dostaniesz więzienia, ile lat więzienia za to dostaniesz? Nie. No powiedzmy z tym,
Jak żyjesz sam z sobą, żyjesz. Jak robisz codziennie, z tym, jak się odnosisz, jak się do tego odnieść, co z tym robić? Co z tym robić? No, przeklnij swoich rodziców, znaczy w ten sposób przygotowali, że ukradłeś i teraz sobie pożerasz. Ja na przykład kradnę, a mnie mi mówią, no, bzuch, bardzo dobrze, a ty masz innych rodziców. No to co? To jest ty, gryziesz siebie za to, że w tobie są jakieś dane, które są włożone od urodzenia i ty zgodnie z nimi mówisz, że coś jest źle. I teraz poczułem, jak to 20 lat temu komuś zrobiłem coś źle i tak się źle czuję, pożeram się, że coś takiego zrobiłem, tak? Że to jest klipa. To jest klipa. Nie zwracać uwagi? Nie zwracać uwagi, tylko Stwórca ci robi, tak ci podkłada cię pod podobne rzeczy. Przede wszystkim wprowadza cię w takie stany, że ty w gruncie rzeczy rzeczywiście zrobiłeś coś złego. No weźmy. A oprócz tego, że on cię doprowadza do tego, żebyś ty zobaczył to i to poczuł to, że to jest zło, to znaczy, że on, zobacz, co on ci robi wszystko i wysyła cię, żebyś ukradł i później, żeby cię złapali, później, żeby cię posadzili, wszystko to on robi. A ty co? A ty zamiast otworzyć prawdę, to ty siedzisz i się gryziesz. Ale czy to odkrycie tego, czy ten pogląd, czy to nie jest jakaś ucieczka, że to się co dzieje ze mną? Nie, ale ty nie jesteś odwrotny, a jesteś głupcem po prostu. Masz przed tobą postawili, no jak przed osłem, postawili jakąś przeszkodę i on już nie rozumie tego, że on może to obejść i przedłuża tak do przodu, głową to złamać. Tak samo i ty, gryziesz, no jaka teraz tego pożytek? Żaden. W ogóle bez sensu. Przedłużaj sobie żyć, tak? Trzeba podnieść się nad tymi wszystkimi działaniami, nad tymi odczuciami, nad tymi kalkulacjami, które są wyobrażone i związać siebie przez grupę, że do tego, że nie ma nikogo oprócz niej. Tylko w ten sposób przychodzisz do poprawnych decyzji, a cała reszta to jest zabawa. To jest zabawa życia. Dokładnie gra. Widzisz, jak ludzie giną, w jaki sposób, co oni nie robią, jakie dramaty. Siedzi na niebiosach i się śmieje. Tak się mówi. Ja się nie śmieję. Ja też czuję ten ogół i widzę, że no Stwórca ma potęgę z tym cierpieniem, dlatego że jakoś musimy przenosić te ludzkie właściwości do Niego. To jest rozwój, który byłby niemożliwy, nie można go przeskoczyć, jakieś tam, jak kwaśne jabłko, jak małe dziecko, nie można to przeskoczyć, żeby nie być związany z tym i żeby zrozumieć, że jest możliwość. Kiedyś to się stanie, tak? Proszę, z mikrofonem. Dzień dobry, Raf. Chciałem zapytać to ze strony prostego człowieka. No czuję się źle. Mam nadzieję, że on jest dobry, który robi dobro. Tak prosty naród mówi, on Stwórca, no przecież. No a kto ci robi to zło? No nie wiem. No jeżeli po prostu zawierzysz mi tą nadzieję, to będę z tym walczył, to będę gotowy cię zabić. Oczywiście, dlatego, że nie będzie sensu życia. Ja to kradnę od ciebie i ten świat jest taki wredny. I co, zabrał pan ode mnie nadzieję? Tak to zamieniasz się w zwierzę, tak? To jesteś człowiekiem z jakimś przyszłym światem. Masz jakąś zapłatę za to cierpienie, że płacisz za cierpienie, rozumiesz? To jest taka siła, która pozwala ci istnieć
do momentu, kiedy nie dochodzimy do prawdy. No jeszcze ja tego nie rozumiem. No powiedzmy, jestem prosty człowiek z ulicy, mam nadzieję, która mnie podtrzymuje w życiu i ta nadzieja, tak jak i dla dobrych, i dla złych, a to napełnienie tej nadziei, to jest to, co się nazywa właśnie takim uduchowieniem, że ja chcę coś napełnić, tą swoją nadzieję cały czas. Jestem w wyścigu, w pogoni za tym. No lubisz cierpieć, ale musisz wiedzieć, że będzie dobre wynagrodzenie za to. Nie, ja szukam jakiegoś tam uduchowienia. Nie, nie, nie szukasz dobra, tylko szukasz podtrzymania twojego cierpienia, tak? No ja się pytam. No nie, no ja wiem to, co słyszę jako prosty człowiek. No powiedzmy, Martin Luther King powiedział, że to jest moją, że to jest moje marzenie, przyjmuję to jakoś uduchowienie. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No znajduje się tam. Moje pytanie polega na tym. Bardzo pytanie jest proste. Jako organizacja, na czym możemy zapracować, zarobić? No tutaj, że rozprzestrzeniamy, że trzeba uduchowieniem to zrobić, czy nadzieją. Nasza organizacja również z tymi, którzy wychodzą na protestować, tak jak z Martinem Luther Kingiem, tam też nas przyjmują całkiem nieźle, rozdają tam nasze materiały, najlepsze nasze chłopaki w Ameryce i w różnych miejscach też. Chciałbym dać Ci przykład. W ten sposób przychodzimy do ludzi i mówimy do nich, tak, macie rację. W Waszym wypadku nie możesz im powiedzieć, że nie mają racji, dlatego że jesteśmy razem z nimi. To jest taka równość i takie normalne życie, że życie z szacunkiem dla każdego. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszystkich tych trzech synów, wszyscy są inni. No później jeszcze był Kain, Abel. Co chciałem powiedzieć? Wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy ma ten sam cel. Ale chcemy pokazać Wam, jak można naprawić istniejącą sytuację. To jest, że teraz podnieśliście z poziomu minusowego, że podnieśliście się do poziomu zerowego. I na tym poziomie, gdzie się znajdujecie teraz, wszystko jedno, nie ma prawdy, nie ma. Że jedni przeciwko drugich na jest naciski, no nie, po kolor, nie jako kolor skóry, to jaka kieszeń kto ma większą. Jeżeli nie kieszeń, to coś innego. I to wszystko. To nie jest to, ale teraz powinniśmy dojść do socjalnej sprawiedliwości, prawdziwej sprawiedliwości. I ta socjalna sprawiedliwość, i tu już trzeba wyjaśniać, że socjalna sprawiedliwość, do niej nie można dojść w sztuczny sposób. Nie mogę podzielić wszystkich dla wszystkich dzieci jako te podatki. Powiedzmy, jest milion, ma trójkę dzieci i za trzeciego dziecka otrzymujesz 1000 szekli na miesiąc. I teraz masz biedną rodzinę z trójkiem dzieci i oni też otrzymują 1000 szekli. No i tak chcemy podzielić, bo tego, że nie masz możliwości, tak jak wyjaśnia Bala Sulam, żeby podejść do kategorii kategorii własności. Nie możesz dojść do tego, jeżeli będziesz równo wszystkim
dzielić, to przecież nikt nie jest równy innemu, to nie będzie sprawiedliwości. To jak możesz dojść do sprawiedliwości? A ja wezmę rodzinę i podzielę w rodzinie, co, wszystkim porówno? Małemu dziecku, dziadkowi, matce, ojcu, siostrze, według wzrostów? Nie. Nikt nie otrzymuje tyle, co inni. To jest sprawiedliwość, dlatego że do każdego odnoszę się z miłością. Ja lubię wszystkich. I wtedy pojawia się u mnie możliwość podzielić to w ten sposób dla każdego, nawet jeżeli u jednego będę brał na korzyść drugiego. No ale we wzajemnym poręczeniu to jest sprawiedliwość. Nie ma możliwości w inny sposób coś zrobić. Nie możesz tego robić w inny sposób. I to jest to wyjaśnienie, które im wychodzimy. I kierujemy się teraz akurat do wszystkich ci, którzy wychodzą na demonstrację. Tym Lutherem Kingiem. Do czego żeśmy doszli? Oczywiście była bardzo silna eksploatacja. Ale teraz całe społeczeństwo znajduje się w zrozumieniu, oczywiście na innym poziomie, ale w zrozumieniu niesprawiedliwości i bardziej uczuciowo niż wcześniej. Wcześniej wszyscy byli tak, tylko Amerykanie coś czuli tam siebie jako tacy wyróżnieni, a dzisiaj zwiększył się. Zaczynają czuć się inni również. I oczywiście, że ta niesprawiedliwość istnieje. Jest bardzo dużo wyglądów tej niesprawiedliwości. Czyli po prostu w jaki sposób do tych hiszpańsko mówiących się odnoszą. Są oni biedni i bogaci i tacy. Jakich by jeszcze nie było i nie można dojść do sukcesu w niczym. Oprócz tego, jeżeli będziesz wychowywał naród, żeby był zjednoczony, żeby był skierowany, żeby zaczął, na ile się będą zjednoczą, to dojdą do zrozumienia, jak podzielić każdemu, żeby wziął udział. No dlaczego wychodzę na demonstrację? Mówię, my chcemy mieszkań. A inni nie mają co jeść. A ja potrzebuję mieszkania. Dla mnie to nieistotne. W ten sposób nie możesz niczego zrobić. Masz jeden pierog i musisz to wszystkich podzielić tym, żeby zebrać ten cały naród i podzielić. Nic nie dojdzie do porządku. I tutaj też powinniśmy stopniowo zacząć wyjaśniać, że w tym jest problem. O, właśnie tutaj. Tu, żebyśmy czuli się dobrze albo źle. O, tu, właśnie ten mechanizm. Powinniśmy się nim zająć. Jak czujemy tutaj, na dole źle, to zło w tej dolnej części, to jest dla naszego dobra, żeby się naprawić w ten sposób, żeby czuć się dobrze. Zmieni się coś? Sami się zmienimy. Z naszego odczucia będziemy chcieli się podzielić. Nie potrzebujesz czegoś od rządu dla ogólnej totalnej sprawiedliwości. Co oni się będą, bułki? I rozdawać? Nie. Oni tylko ceny mogą podnieść. Tylko za pomocą z tego, żeby spłacić naród. No, nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Nawet widzę po sobie. Nie, jakoś nie udaje mi się tego określić. Tak? No.
to jak można to wyjaśnić tą trzecią rzecz, co jest uduchowieniem? No tak no, w prostym języku, takie uduchowienie, że coś tu jest nie w porządku, rozumie. I czuję, że jakieś wyjście sytuacji, mam nadzieję i szukam jakiegoś uduchowienia przy tym. I z tej przyczyny właśnie tutaj przychodzą ludzie, żeby się uczyć kabały, dlatego że oni szukają właśnie tego uduchowienia, napełnienia tej nadziei. To uduchowienie powinno przyjść z wzajemnego zjednoczenia, wzajemnego poręczenia do wzajemnej miłości. To, co napełnia człowieka. Nie ma nic więcej, żeby cokolwiek napełniało człowieka, oprócz siły, a miłości. Nie ma nic. Jesteśmy tak zbudowani. A po drodze do miłości są różnego rodzaju formy przybliżania się i żeby się upodobnić do tego. No powiedz coś. Mamy jeszcze ogłoszenie. Dzisiaj o 7:00 wieczorem będzie trzecia lekcja. I będzie tłumaczenie na starty. האהבה גם לא שלי, היא לא קשורה להצלחה, לחיובי או לשלילי. האהבה היא לא זמנית, היא לא עוברת לעולם, כשהיא קיימת היא נצחית ומחבקת את כולם. Oh,